Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do The Evil Film na kanale i tak, ostatnio szanowny pan doktor zginął. Szanowny pan doktor zginął, a Rubik w próbie powstrzymania nas zniszczył jeden z dwóch terminali STEM znajdujących się w tym całym Mindscape'ie. No i teraz tak, trwa wesoły wyścig do szpitala Beacon, a raczej do projekcji szpitala Beacon w tym świecie, bo tam znajduje się drugi terminal STEM-u. Cyk. No dobra. I zbliża się walka z bossem. Zgadnijcie, co będzie bossem. I żeby nie było ze wszystkich dziwnych, troszkę nieprzemyślanych, troszkę klockowatych, powiedzmy topornych, o to jest lepsze słowo, walk w tej grze, chyba tą wspominam najgorzej. Wiedzę, że ta walka to jest kurwa absolutny chaos. Zobaczymy, jak mi pójdzie na nagraniu, ale nie spodziewam się niczego dobrego. Oj, nie spodziewam. Czy ja się cofam? Nie, nie cofam się. Nie cofam się. Ściany sobie niż, ale słoik zabieram, ok? I tak, ten stwór, z którym teraz no, będziemy walczyć, nazywa się Amalgam. I tak, dosłownie to, co mówiłem w tym albo w poprzednim odcinku, nie jestem, jestem teraz pewien. Jest to połączenie wszystkiego. Wszystkiego złego w Rubiku. Jego nienawiści, wszystkich co ważniejszych osób, które tutaj opętał i które stały się jego narzędziami. Ten stack. Sebuś, biegnij. Au. O nie. O nie. I zaczynamy ten taniec. Kuźwa, konia z rzędem temu, kto mi powie, o co chodzi w tej walce. Konia z rzędem, naprawdę. Ogólnie to jest jedyna walka, gdzie chyba ukrywanie się ma jakiekolwiek znaczenie. Ponieważ tak, możemy chować się pod samochodami. Beczki w tej grze eksplodują tak kurwa dziwnie. Tak niezręcznie i tak randomowo. What the fuck. Zabieraj te łapy, to mój pokój, okej? Okay? Oczywiście jakby... O nie. O no. Au. Au. Czy ja żyję? Wow, to imponujące. Oczywiście to jest jedna z miliona walk tej grze, to może zakończyć metodą na... Wbij we wroga miliard pocisków i umrze, ale definitywnie... Jest tutaj coś więcej w tym wszystkim. No come on, jakby musi być. Jezu, nie, nie, nie chcę tego. A może w sumie wiecie co? Chuj! A dzisiaj zostanę gościem żyjącym pod samochodem. Na
pewno jest jakiś deal z tym okiem, który on wystawia na 100%. Jakby nie wystawiałby go, jeśli nie byłoby tutaj dealu, prawda? To jego słaby punkt, dostaje tam większy damage, można go tam zabić na hita. Obstawiam jedną z tych rzeczy. Wiecie, fajnie było jeszcze, że nie wiem, trzymał to oko tak, byśmy faktycznie mogli je trafić. To by było coś. Ale nie można mi wszystkiego. Nie można mi wszystkiego. Gościu poszedł, chyba się mną znudził. Nie, i teraz ja wiem, że oczywiście wy zobaczycie ten odcinek, nie wiem, parę dni po tym, jak ja go nagrywam. Jasne, ale z czystej ciekawości. Po prostu chcę wiedzieć, o chuj chodzi w tej walce. Jakby jaki jest tutaj, jaki jest tip. I nie chodzi mi o tip na zasadzie jebni mu cztery razy najsilniejszą bronią, tylko na 100% te wszystkie to. Hej, chodzi o mnie. Ta rzecz, ona czemuś służy. Ona nie jest tutaj po nic. Ciekawe, czy mnie znajdzie, nie? Przypomniało mi się, że wiecie, mam jakby pociski dodające więcej damage'a. Nie! Moc wyszła! Wszechmoc sprintu Sebastiana wyszła! O kurwa! O Jezu Chryste, wbiegliśmy na siebie! A to niezręczna sytuacja! Mama mówiła, że masz wyjść z mojego pokoju, okej? Okay? Że wystawi to bez tej irytującej animacji wchodzenia pod auto. Może teraz z tym? Au, 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 au. My face, dobra. Może wykonało to jakąś tam robotę? Tym razem widzę, stara dobra logika ma oko, więc go oślep nie działa. Nie, żeby ona kiedykolwiek, gdziekolwiek kurwa działała, od kiedy pamiętam, nie? O mój Boże, Seba, wyjdź ze ściany. Jesteśmy poważnymi dorosłymi, nie rzucaj we mnie samochodami, gnojku, to nic ci nie da. Robisz ciebie primadonnę w tym momencie. Seba, podnieś granat, proszę cię, bro. Nie, to nie pora na granaty. Jest pora na granaty, jest pora na inne rzeczy. To była pora na inne rzeczy. Ha! Zabiłem go. Nie ufam mu. Nie ufam mu absolutnie. Te kurwa ciało ma sekret. A ja nie jestem na tyle ciekawski, żeby ten sekret ogarnąć. O, to winda. Czy mogę odzyskać kamerę? Nie, dobra, a teraz na 100% poważnie. Czy on jeszcze żyje?
Ponieważ jakby mam taki prześwit, taki kuźwa błysk gdzieś z tyłu mojej głowy, że ten bad boy wstanie, kiedy do niego podejdę. Ale wiecie co? Jestem człowiekiem, który nie ufa instynktowi. Dlatego obejdę go bezpiecznie. Rozwalę skrzyneczkę. Zgarnę... Nie mam pojęcia, co podniosłem. Okej, widzę żel. 20 tysięcy, o jasny chuj. Teraz tylko donieść to do domu. Mam bardzo mało życia. 0 strzykawek z koksem Seby. Ale ogólnie powiem tak, nawet jeśli był to absolutny chaos i działo się dużo rzeczy, które się dziać nie powinno, dużo rzeczy zostało powiedzianych, to twierdzę, że do tej pory ze wszystkich podejść do walki z tym stworem to było chyba moje najlepsze, co bardzo źle świadczy o moich pozostałych podejściach, prawda? Te drzwi windy doprowadziły mnie do zawału. Jawnie, moje serce stanęło. I to chyba koniec rozdziału, tak by the way. Tak, to koniec rozdziału. Stary. To jest scenariusz jak z horrorów, dosłownie. Okej, dobra, wracamy. Rozdział 11. Ponowne spotkanie. Zjednoczenie. I tak, oto i nowy biom, tak to nazwijmy. Nowa lokacja, w której jeszcze nas nie było. Zawalone miasto. I tak, to jest to miasto zawalone z początku gry. Looks like the asylum's the only building left untouched. How can that be? Yep, i tak, wiecie. Szpital Beacon świeci jak latarnia morska, ponieważ tak, Beacon to dosłownie latarnia. A, jest i karuzela. Au. No dobra, z czym będziemy mierzyć się tutaj? Podoba mi się to, ile różnych otoczeń, typów otoczenia jest w tej grze. To jest fajne, to jest naprawdę coś, co wyróżnia The Evil Within z wielu różnych, nawet nie tyle co horrorów, set gier, bo wiecie, przeważnie gry starają się mieć bardzo jeden setting, ewentualnie mieszają. Ha! Ha! O rany. Wiecie, starają się jeden setting, ewentualnie przeplatany od jakiegoś czasu, od czasu do czasu drugim. A tutaj, wiecie, byliśmy na polu słoneczników, byliśmy w starej posiadłości, teraz jesteśmy w wielkim mieście. W szpitalu, w kanałach, w milionie różnych miejsc. Wow, 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 autobusem? Stary, proszę cię. No i patrzcie, to obraz z sejfem. To jest cute. No dobra, to gdzie mam w sumie iść? A, może drzwiami w sumie. Zapomniałem, jak działają drzwi. O, walizka. Tam chyba znajdziemy ostatnią broń, mi się wydaje. Coś takiego mi świta. Sp-
sprawdźmy, czy moja teoria była poprawna. Jap! To ostatnia broń w grze. Magnum. To taka silniejsza, bardziej dorosła wersja pistoletu Sebastiana. I ma kopa jak diabli. I to, wiecie, jest bardzo rezydentowe, ponieważ w rezydentach też przeważnie prędzej czy później pojawia się Magnum i to jest po prostu bardziej dokoksana wersja podstawowej broni. O, widły, nice. Wezmę, będę strzelał widłami. Idealna Wiedźminów. Niagara Falls. Cyk. Ciekawe, czy... Zawód. Człowiek idzie sobie korytarzem, a tu nagle ulica. Czy jesteśmy w DMC Devil May Cry w tym momencie? Co? O! Nie. Całe miasto chcę zabić. O Jezu, Seba, proszę, tuptaj szybciej. Na 100% możesz robić to szybciej, prawda? Proszę, idź. O, dziękuję. Czuję się bezpieczniej. Checkpoint, save point. U, apteczka. Aj, nowy typ skrzynek. Te są żółciutkie. Stare komputery, stare telefony, stare gramofony, stare te manekiny. Dobra, okej. Żel, zapałeczki. Wiecie co? O kurde, to strażak! Bardzo szanuję pana pracę. A, myślałem, że strażacy są odporni na ogień. O Jezu! Biegnie! Czy ty eksplodujesz po śmierci? Nie, ale mam wrażenie, że jeśli zabiłem go bronią zwykłą, a nie zapałką, no to być może by tak było. Wiecie co? Dajemy. Życie powiększone. Co tam? Czekaj, pomogę ci. Widzisz? No dobra. Jestem na z góry upatrzonej pozycji. Ale się ładnie uśmiecha, nie? Słyszę jeszcze jednego, ale obawiam się, że nie jestem w stanie... O, ten worek wygląda jak twarz, widzicie? Ale obawiam się, że nie jestem w stanie go tutaj zwabić. Więc niestety muszę walczyć jak mężczyzna. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się ta fraza. Czemu, że jak mężczyzna, to od razu brać niebezpieczeństwo na klatę i ryzykować życiem? Że niby co, mężczyźni nie lubią żyć? A! O! Czy ty nie masz na sobie ubrania, co z bereźniku? No cóż. Może lepiej nie pytać. No okej. Ten gość jest martwy. Granaty. Na kolejną sytuację, gdzie będę musiał wywołać dużo wybuchów w bardzo krótkim czasie. Kiedy
kiedy będzie ten bezpieczne pomieszczenie? Mam trochę jakby rzeczy do wydania. Co do cholery ja znowu podniosłem? Czy ja mam strzelić w to? Nie. To co ja mam do jasnej ciasnej zrobić w takim razie? Mam pojechać wózkiem widłowym? Gdzieś tu jest może... A! To tu są drzwi. A. Mógłby się tak Shrek z kibla normalnie. O! Ma kumpli! Cyk! Oho! Jak się bawicie, panowie? Masz młot! Ale zaliczyłeś klepę, jak nie zazdroszczę. Kolana poobdzierane, co? No dobra, zapałeczki. Zawsze na propsie. Tego gościa zanihilowałem wcześniej. Nie może być już bardziej zanihilowany. Snajperka. Cyk. I mamy... starodawny klucz. Come on, no ja cię proszę. I tak. W tym momencie nasi kuźwa kochani... haunted. Zaczynamy mieć dostęp do broni maszynowej. Ej! Skąd się wziąłeś? Skąd się wziąłeś, ja się pytam. Ty szujo. Są za mną, prawda? Kuźwa, teraz oni mają przewagę. Cyk. Oj, ten przeżył, no szkaman. Okej, 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 okej. Strzykaweczka. Na uspokojenie. Jeden więcej nikogo nie zabił, prawda? Teraz gdzie jest? Słyszę! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ich słyszę. Spokojnie. Nie wierzę! Ja w to nie wierzę! Ci goście to kuźwa kretyni! Pół mózgi, bez mózgi! Dobra. Myślę, że gość jest na górze, żeby nie było. Ale nie, nie jest. Przemieścił się, drań. A tam jest! Och, szlak by cię... I tak, nagle mamy system osłon i rzeczy, nie? O kurwa, poważnie. Okej! Okay. Ty mnie możesz trafić, jeśli mnie... Czemu nie umierasz? Nie, nienawidzę go, nienawidzę, dobra, okej. Okay. Czas na... my extra big and long gun. Okej, okay, został rozjebany na atomy w tym momencie. Oczywiście ja jako Sebastian dobra dusza nie mogę podnieść tego karabinu, który wyleciał mu z rąk, prawda? By the way, ta sekcja poszła mi fatalnie. Wystrzeliłem tyle amunicji. Dobra, wiecie co? Czas na nieco craftu. Seba, masz może ten? No, mam wszystko załadowane, nice. O, no kam... Ej, czy oni mają tutaj nieskończony spawn?
To było bardzo nie w stylu tej gry, ale z drugiej strony zabiłem już ich tylu. Come on. Nie mam zamiaru się z nimi dalej bawić. Za dużo zasobów już mi zabrali. I generalnie, by the way, to jest już ten taki moment w tej grze, kiedy ona, o ile oczywiście nie robi się głupiego błędu, a ja to często robię, ona w tym momencie zaczyna już być dosyć łatwa. Sebastian ma dużo zdrowia, broni mam kopa, mamy ich dużo, złom wala się absolutnie wszędzie. I to jest ten moment, kiedy chciałby się grać na wyższym poziomie trudności. Ale dobić do tego momentu, oh boy. Czy ja mogę przejść tędy? Nie, niewidzialna ściana. Nie chcę się kłócić, ale twierdzę, że to doleciało. Ale nie będę się kłócił, bo wtedy wygląda jeszcze większego przegrywa niż normalnie. Dobra, czy ty się, frajerze, odwrócisz? Czy masz taki specjalny, fajny skrypcik, który powie ci, kiedy Sebastian nadejdzie? Chuj! A! No tak, dlatego. You know. Świetnie. Dlatego ten bełt nie chciał do niego dolecieć, ponieważ go tam nie było. Był iluzją. I to nie iluzją na zasadzie iluzją Rubika, tylko iluzją programistów. Oh shit. Ano, oh shit. Och, i ta sekcja. Come on, to koniec mojej sesji grania na dziś. Ja potrzebuję bezpiecznego pokoju. Tak, i oto i nasz nowy przeciwnik. I to jest jeden z tych przeciwników, który mi jawnie kuźwa gardzę w grach. Więc tak, jak widzicie, woda tutaj sobie, nie wiem, faluje. To znaczy, że coś płynie pod spodem. Jeśli tam wejdzie... No właśnie. Jeśli wpłyniemy w tą okolicę, to zostaniemy pożarci. I żadna ilość życia ani ekwipunek nie uratuje nas przed tym. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to zrzucić zwłoki do wody. Wtedy wesoły stworeczek podpłynie, pożre, a my mamy parę sekund na przepłynięcie do bezpiecznej przystani. Yeah, that's fun. Hey, what you doing? Bardzo nie lubię tej sekcji. Masz tu kurwa wino do twojego obiadu, gnoju. Sebuś słonko, płyń baby. Przebieraj nóżkami. Uwielbiam to, jak Sebastianowi w ogóle nie śpieszy się. Oj, ta sekcja jeszcze powróci, będzie więcej, spokojnie. Nie narzekałbym na nią, gdyby trwała tak krótko. Tak, mam wrażenie, że Sebastianowi w ogóle się nie śpieszy, kiedy wychodzi z tej wody. Sebuś, proszę cię. Teoretycznie gra daje mi checkpointy, ale ja definitywnie wolę kończyć odcinki i moje granie w tą grę w bezpiecznym pokoju. Tak jakoś nie ufam tym dzikim checkpointom dzikości. No, Victoriano Plaza. Ciekawe, czy faktycznie w tym mieście jest coś takiego, czy to bardziej, wiecie, ego Rubika wychodzi w tym świecie. I nagle Rubik. Jap. Próbuje nas powstrzymać, drań zasrany. I tak, jest tutaj Rubik, który może nas zabić na hita. Tylko, że tym razem jeszcze ma ataki dystansowe.
tak, zaczyna być z nim coś bardzo, bardzo nie tak. Wypieprzaj mi stąd. Dobra, czas na granat. Aż kurwa mać! Jebany gościu z zesranym młotkiem. Przeklinam cię kurwa 50 pokoleń wstecz, gnojku. I tak, tutaj to jest kolejny... Teoretycznie Sebastian mówi, że okej, to pewnie podróbka, ale mam wrażenie, że to bardziej pokazuje, że Ruvik zaczyna panikować. Ruvik, który do tej pory był absolutnym overlordem tego miasta, miasta tego świata, tej przestrzeni. Teraz zaczyna panikować, teraz został zepchnięty do miejsca, gdzie wiecie, musiał zniszczyć jedną z dróg ucieczki z tego miejsca, co jest jego celem oczywiście. I wiecie, i to też widać w jego awatarach. Nie są już tak ułożone i zimne jak do tej pory. Tak! A! Uff, dobra, jesteśmy. Sebastianie, nie narzekajmy, proszę cię. Zostaliśmy uratowani. Tak, ogólnie również to miejsce zaczyna się rozpadać. Ciężko wyczuć, niby to jest strefa Sebastiana, ale wiecie, w dalszym ciągu jesteśmy w świecie wygenerowanym przez Ruvika, tak więc być może jego rozpad ma również wpływ na to, co się dzieje tutaj. Co ciekawe, Ruvik czuje się do tego stopnia zagrożony, że jego, nie wiem, elementy, jego symbole zniknęły stąd. Nie ma obrazu, nie ma starodawnej tapety i tak dalej. Co tam? Inspektor Brown. Tak, Arnold Brown zaginął. Miał istotne dowody w nierozwiązanej sprawie. W momencie zaginięcia. He. No i proszę, ten detektyw Brown zaginął, a druga notka w tym momencie mówi, że zniszczone ciało znalezione w kanałach, ciało mężczyzny z jego mózgiem na wierzchu, a także bliznami po operacji znalezione w kanałach Crimson City, był martwy od paru miesięcy. Wygląda to ponownie na robotę zabójcy z Elk River. Ach... Super. Nie pamiętam, czy mam jakieś klucze. Nie wydaje mi się, ale taktycznie się przebiegnę. Nope, zero. Wiem, że mogę też teraz dać klucz. Nie, to nie ma kluczy, więc nie. Czyli muszę się przebiec niestety. Czy drzwi są wyjątkowo otwarte, zamknięte? Otwarte, superansko. Rozwiniemy Sebę i zakończymy odcinek. Nakładamy. I co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Kasy jest całkiem sporo. Więcej damage'a w pistolecie. Większy krytyk w pistolecie. O, tylko gra się odlaguje. O, dziękuję. Nie jestem pewien, czy będziemy mieli kiedykolwiek tyle pocisków do Magnuma, żeby... martwić się przeładowywaniem go. Nie jestem pewien. A kupimy większy plecaczek na kaburę, na pociski, ale no. Wiecie co? Why the fuck not? Bierzemy do snajperki. Mimo tego, co mówiłem na początku, używamy jej całkiem sporo, tak więc no. Znowu jesteśmy potężniejsi. Zwłaszcza nasz pistolet. Nasz pistolet zaczyna być potęgą nie do zatrzymania w tym momencie.
Jak trafię w ogóle, będzie boleć. Jak trafię przypadkiem w głowę, to będzie boleć kuźwa pięciokrotnie. Ale dobra, tak. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach The Illithin u mnie na kanale. Kolejna sesja odcinków może być ostatnią. Przynajmniej z głównej gry. Może i nie musi. Tak jakby co. Ale dobra, nieistotne. Tyle ode mnie i strzałeczka.